Witaj ponownie, synu. Tęskniłem za tobą. Czy twoi ludzie zaczęli rozbijać obóz? Tak, ojcze. Dobrze. To dobra, żyzna ziemia. Myślę, że może stać się naszym domem. Też tak sądzę. Będzie nam tu dobrze. Chodź, usiądź ze mną. Posłuchaj. Śniła mi się przyszłość naszego ludu. Była wspaniała. Wspaniała. Widziałem, jak nasi poddani rozprzestrzenili się po całej krainie i przeprawili się przez oceany, powiększając nasze królestwo. Odkryli inne nacje i wielkie bogactwa w odległych krainach. Zbudowaliśmy wspaniałe pomniki ku czci bogów, tak wielkie, że dotykały nieboskłonu. A potem ujrzałem rozległe miasto z wielkimi, kamiennymi budowlami, z których każda była dostojniejsza od poprzedniej. Na ulicach tłoczyli się nasi poddani, nie sposób było ich zliczyć. Widziałem też cierpienie, ogromne i zatrważające. Wywołane wojenne zawieło. Byliśmy jednak silni i daliśmy naszemu ludowi zwycięstwo. I wtedy skończył się mój sen. Jak i moja opowieść. Bo ukazano mi, że śniłem o twojej przyszłości. Nie mojej. Los naszego ludu spoczywa w twych rękach. Zazdroszczę ci, chłopcze. Twoje decyzje przejdą do historii. A teraz idź, synu, z mym błogosławieństwem i zbuduj swą przyszłość. Siema, tutaj Rychu, witam was w pierwszym odcinku z nowego, trzeciego sezonu Cywilizacji Piątki ze wszystkimi dodatkami na moim kanale. I czym sobie zagramy w tym sezonie? W tym sezonie, zgodnie tutaj z komentarzami, zagramy sobie... no właśnie czym? Zagramy sobie nie Polską. Zagramy sobie bowiem... gdzież to tutaj jest? Gdzież to jest? Zagramy sobie Imperium Rzymskim, dokładnie tak. Będziemy grali jako Oktawian August, Imperator Oktawian August. Ja oczywiście będę tutaj opowiadał w trakcie gry właśnie o historii Imperium Rzymskiego, o tym, jakie Imperium Rzymskie było naprawdę, jakie były jego tutaj... cele, tak, jaka była jego ideologia. Tymczasem zobaczmy, co daje nam Imperium Rzymskie w grze. 25% produkcji z budowli znajdujących się w stolicy. Czyli Rzym, miasto Rzym, które znajduje się tutaj, gdzie widzicie kursorem, gdzie jest wskazywane, będzie miało o 25% więcej punktów produkcji. Nie jest to jakiś bardzo uber dobry taki, wydawałoby się... perk, że tak powiem, ale możecie mi wierzyć, że jest to dobry perk. To jest naprawdę dobry perk. Prawdopodobnie lepszy nawet niż ten, który miała Polska. Przynajmniej na wysokich poziomach trudności. Ja oczywiście będę tłumaczył wszystko. Co tu mamy jeszcze? Balistę, legionistę. Okej.
mapa, rodzaj mapy. Zagramy sobie na mapie kontynenty. Ja wiem, że mówiłem, że zagramy sobie na archipelagu, ale stwierdziłem, że Imperium Rzymskie lepiej spisywało się na lądzie, a ja chciałbym odbudować takie prawdziwe Imperium Rzymskie, takie wiecie, któremu nikt ani nic nie podskoczy. Swoją drogą, to tutaj widzimy Imperium Rzymskie właśnie jeszcze jako... zdawałoby mi się, że to jest okres późnej republiki, czyli moment, kiedy dopiero Juliusz Cezar zostanie imperatorem, ponieważ późne imperium obejmowało tutaj też Anglię, tutaj tą część, tutaj jakoś tak do Renu ono potem też biegło, tutaj mniej więcej, tu obejmowało tą część Afryki i tam troszkę jeszcze biegło w stronę Bliskiego Wschodu. Poziom trudności ustawimy sobie zwykły, czyli książę. Jest to czwarty poziom trudności, jest on trudniejszy niż poprzednie poziomy trudności, ale gra się na nim bardzo przyjemnie. Szybkość gry ustawiam sobie zwykłą. Jak zapewne pamiętacie, epicka długość gry sprawiła, że poprzednia seria była bardzo, bardzo długa, a tutaj patrząc na to, że będzie to czwarty poziom trudności, czyli to nie będzie takie po prostu, a dobra, następna wojna, następna wojna, następna wojna, tylko tutaj trzeba będzie myśleć bardziej tak strategicznie i przyszłościowo, dlatego tutaj lepsza będzie zwykła szybkość gry, ponieważ ta seria i tak będzie długa. Około 100 odcinków. Wielkość mapy ustawimy sobie zwykłą, ponieważ pamiętacie zapewne, co działo się, gdy graliśmy na dużej mapie, na tej największej właśnie, jaka była w przedniej serii, właśnie z Polską, gdzie były problemy z wczytywaniem tej ogromnej mapy i w ogóle. Dobrze, ustawienia zaawansowane. Zwycięstwo kulturowe może być i przez dominację. Dobrze, niech będzie, niech będzie. Losowa cywilizacja? Ja bym chciał ustawić na pewno Grecję jako etnicznego wroga Rzymu oraz jeszcze bardziej etnicznego wroga Rzymu, czyli Kartaginę. Kartagina to jest no naprawdę etniczny wróg tutaj. Dobrze, czy wszystko nam pasuje? Wiek świata 4 miliardy lat, temperatura umiarkowana. Zezwalaj na zapisy z awansem. Dobra. No to nie pozostaje nam nic innego jak rozpocząć rozgrywkę, a ja widzę się z wami już wkrótce na ekranie startowym, ponieważ jak wiemy, wczytywanie gry po prostu trochę by nam zajęło. Tak więc zaraz widzimy się na ekranie startowym. No i już jesteśmy na ekranie startowym. Tutaj mamy właśnie standardowe powitanie dla każdej nacji. Ja pozwolę sobie je przeczytać. Niech ci błogosławią bogowie, Oktawianie Auguście, imperatorze Rzymu, a także twoim włościom. Twe imperium było największym i najdłużej trwającym w historii cywilizacji Zachodu, a twój lud samodzielnie stworzył własną kulturę, prawo, sztukę i wojsko. Nie dokonał tego nikt przed nimi ani po nich. Po wielu latach nieprzerwanych podbojów Rzym opanował basen Morza Śródziemnego od Hiszpanii na zachodzie po Syrię na wschodzie, aż w końcu jego władza sięgnęła nawet do Anglii i północnych Niemiec. Rzymska kultura i architektura wciąż zadziwiają i inspirują świat. Są obiektem zazdrości kolejnych, gorszych cywilizacji. Wielki imperatorze, lud pragnie, byś jeszcze raz zbudował chwałę Rzymu. Czy sprawisz, że twoje imperium się odrodzi i zaprowadzisz pokój i ład na świecie? Czy uczynisz ponownie Rzym centrum świata? Czy zbudujesz cywilizację, która przetrwa próbę czasu? Oczywiście, że to zrobimy, a przynajmniej postaramy się. Mamy tutaj jednostkę Legiony. Silna jednostka lądowa z epoki klasycznej. Mogą ją tworzyć tylko Rzymianie. Ma większą siłę bojową niż zbrojnik, których zastępuje. Okej. Okay. Balista. Jednostka oblężnicza zadająca wielkie obrażenia z odległości, wymagająca ustawienia przed rozpoczęciem ostrzału. Mogą ją skonstruować tylko Rzymianie. Ta jednostka ma większą siłę bojową niż katapulty, którą zastępuje. Czyli w epoce klasycznej jesteśmy OP. Plus oczywiście plus 25% produkcji z budowli znajdujących się w stolicy. Tutaj jest wspomniane, że Imperium było najdłużej trwającym w historii cywilizacji Zachodu. To jest prawda, ponieważ dłużej trwającym państwem było Imperium
a raczej cesarstwo chińskie, ale to jest no, okres, to jest region wschodniej cywilizacji, tak, więc no tutaj nie mam za bardzo o czym dyskutować, jeśli chodzi właśnie o to, czy to Rzym, czy Chiny były dłużej trwające, ponieważ Rzym trwał nieprzerwanie na zachodzie, a Chiny na wschodzie i nawet się kontaktowały ze sobą. Dobra. Na poziomie trudności książę trzeba dobrze opracować sobie już na początku miejscówkę, gdzie zaczynamy. Tutaj nawet ta strata jednej tury nie byłaby taka zła, gdybym na przykład zaczynał w tym miejscu, na tej łące. Ale zaczynamy tutaj, na wzgórzu. Wzgórze oczywiście, jak wiemy, daje więcej do produkcji, tak? A poza tym tutaj mamy rzekę, czyli stąd podchodząc będą mieli trudniej przeciwnicy, stąd będą, nie będą mogli w ogóle podejść, tutaj i tutaj będą szli wolniej, bo będą wzgórza, tak? Jedynie tutaj będą jakieś, no, zagrożenia. Ale damy sobie z tym oczywiście radę. To, że jesteśmy na wzgórzu, daje nam też oczywiście bonus do obrony, więc oczywiście budujemy tutaj naszą wspaniałą stolicę. No i nasz kolor będzie tym razem taki fioletowy, nie będzie czerwony ani biały jak w poprzednich seriach. No i musimy wynaleźć dobre miejsce, gdzie by tutaj przydzielić moich obywateli. Czy tutaj? A może tu? Nie. Tu nie będzie dobrze. Dlaczego? Ponieważ, jak widzimy, ja już w tym momencie mam produkcję plus 6. Tutaj w tym momencie dostanę tylko plus 1 do produkcji. Czyli plus 7 i 15 tur będę musiał czekać na nowego obywatela. To jest strasznie długo. Dlatego lepiej będzie założyć tutaj. Ponieważ dzięki temu mam plus 5 do produkcji. To nie jest jakoś bardzo dużo. Ale mamy plus 2 z terenu i plus 3 z budowli. Konkretnie to tutaj z pałacu. Gdzie oczywiście mamy zwiększoną tą produkcję dzięki naszemu racjalowi. A tutaj, dzięki temu polu, mamy plus 2 do żywności i nowy obywatel pojawi nam się za 4 tury. Tak więc wybieramy technologię. Jaka technologia nam będzie potrzebna? No to jest dobre pytanie. To jest naprawdę dobre pytanie. Mamy tutaj spichlerz. Każde źródło pszenicy, bananów i zwierzyny eksploatowanych przez to miasto produkuje plus 1 punkt żywności. Okej. Pozwala na przenoszenie żywności z tego miasta wzdłuż szlaków handlowych wewnątrz twojej cywilizacji. To jest takie średnie na poziomie trudności książę i ja wam wytłumaczę w późniejszych etapach gry, dlaczego to jest takie średnie. Co natomiast by nam się przydało? Pomnik da mi więcej kultury. Ale też będzie mnie kosztował plus 1, znaczy minus 1 złota. Ja akurat mam plus 3 złota, więc mogę sobie na to pozwolić. Więc oczywiście wybieramy pomnik, który będzie generował nam za 8 tur więcej kultury, a tym samym będzie też pozwalał nam na szybsze rozszerzanie granic imperium. Przy czym na razie to nie takie imperium, co raczej jedno miasto, tak? Państwo miasto. Na tym poziomie trudności warto też zauważyć, że nie będziemy robili nie wiadomo jak rozległego imperium. Świetnie, świetnie. To mi się podoba, że zdobyliśmy tutaj miasto. Znaczy miasto ruiny. Tutaj mamy bydło. Bydło nie jest zastępowane z tego co pamiętam przez nie jest ulepszane z tego co pamiętam przez spichlerz. Ano nie jest, tylko pszenica, banany i zwierzyna, a bydło, a zwierzyna to co innego. Więc no trochę lipa. Tutaj widzę jakieś państwo, miasto się znajduje, warto byłoby się z nimi skontaktować. Co jest tutaj ważne, na tym poziomie trudności będziemy grali zupełnie inaczej niż na niższych poziomach trudności. Na niższych poziomach trudności mogliśmy sobie pozwolić na to, że tych miast mieliśmy strasznie, strasznie dużo. Tutaj tak nie będzie. Na wyższych poziomach trudności trzeba mieć dobrze rozplanowane to, gdzie, kiedy i jakie miasto założymy. Ponieważ od tego może zależeć to, czy dane miasto w ogóle się rozwinie. Malakka. No dobrze. Malakka jest usposobiona wrogo i to mi się nie podoba, ponieważ wpływy we wrogo usposobionym państwie mieście spadają szybciej niż zwykle i miasto to częściej będzie nas prosić o zajmowanie sąsiadujących wolnych miast. To mi się nie podoba, ponieważ wolałbym, żeby to było jakoś pokojowo nastawione miasto, z którym mógłbym się jakoś tutaj dogadywać.
niż miasto, które cały czas w ramach za przychylność wymaga ode mnie kolejnych wojen i podbojów, tak? Ciągłe wojny i podboje nie są najlepszym rozwiązaniem właśnie na wysokich poziomach trudności. O, tutaj odkryliśmy barbarzyńców. Dobrze, że ich tutaj odkryłem. Swoją drogą, tutaj będzie idealne miejsce na kolejne nasze miasto. Ponieważ to też będzie tutaj na wzgórzu, plus do tego blisko jest kadzidło. Aczkolwiek tutaj jest Malakka, która jest blisko i to będzie raz, dwa i to będzie trzecie pole, dlatego nie będziemy mogli założyć tutaj tego miasta, co mnie bardzo boli, ponieważ to byłoby idealne miejsce do obrony. Tutaj zarówno w razie, gdyby z Malakką były jakieś problemy, ewentualnie gdyby barbarzyńcy zaczęli robić jakieś problemy. Dobrze, udało nam się zwiększyć populację naszego miasta i to mi się podoba. Nadal mamy plus 4 do zadowolenia i widzę, że moi poddani poszli dokładnie tam, gdzie ja chciałem, żeby oni poszli. Dlaczego zatem pojawiło nam się plus 14 tur do narodzin nowego obywatela, skoro wcześniej mieliśmy tylko 8 tur? Co to spowodowało? Jest to spowodowane tym, że po prostu ci nowi obywatele, którzy do mnie przyszli, oni też muszą jeść, tak? I dlatego oni szybciej pochłaniają to jedzonko, które ja gateruję, tak? Oni muszą każdy jeden obywatel zjada dwie sztuki jedzonka, czyli ci zjadają tutaj to, co tu wyprodukują, a ten obywatel zjada to plus tutaj to jedno jedzonko. W związku z tym odkłada nam się tylko to jedno jedzonko. To jest naprawdę źle, dlatego wiem, że teraz muszę albo wyprodukować robotnika, którym ulepszę tutaj to pole, żeby mieć tutaj trzy jedzonka. Tutaj wtedy będę miał nadal jedno, ale jeżeli tutaj wyprodukuję pastwisko, to będę miał dwa jedzonka. Dzięki czemu będziemy mieli plus 3 jedzonka będą się gaterować. Właśnie o takich rzeczach musicie myśleć na wyższych poziomach trudności w cywilizacji, chociażby właśnie to, jak to jedzenie będzie się gromadziło, jak będziecie je zachowywać. Dlatego właśnie wyższe poziomy trudności to nie jest takie, że huzia na wikinga i jazda, jak to się nazywała plansza w Heroesach trójce. Nie, na wyższych poziomach trudności naprawdę musicie myśleć nad bardzo wieloma aspektami, dlatego właśnie wysokie poziomy trudności, a czwarty poziom trudności już uznawany jest za ten wyższy poziom, to oczywiście to nie jest najwyższy, ponieważ ja normalnie gram na czwartym, piątym poziomie trudności, na szóstym już dostaję bęcki, na siódmym nawet nie doszedłem nigdy do epoki współczesnej. O! Na promieniu strzały znajdują się orle pióra. Często dajemy wrogom narzędzia prowadzące do naszego zniszczenia. Dobrze. Dzięki temu odkryliśmy jedną technologię, której już nie muszę w wyniku tego odkrywać. Tutaj widzę, że jacyś kolejni barbarzyńcy się znaleźli. Jakieś lewaki oczywiście. Wy tutaj oczywiście wszyscy wiecie, dlaczego barbarzyńcy to lewaki. Co by teraz zrobić? Jeszcze nie. Najpierw wchodzimy tutaj. My oczywiście pójdziemy w tradycję. Dlaczego? Ponieważ... O mój Boże, ponieważ po pierwsze jestem konserwatystą i prawakiem, po drugie, jakby to powiedzieć, wolność to jest liberalizm i w ogóle, ale nie chodzi o to. To tutaj, jako bonus, daje nam wielkiego człowieka, ale to jest bonus, który mamy na raz, tak? Tego wielkiego człowieka mamy i on się zużyje, że tak powiem. I go nie mamy, kiedy się zużyje. Przecież gdy tutaj przyjęcie wszystkich ustrojów daje plus 15% żywności. I to jest efekt, który działa cały czas, do końca gry. To jest właśnie to, że to jest efekt, który działa do końca gry, dlatego na wyższych poziomach, na poziomie książę i wyżej, musimy patrzeć na to, żeby brać takie efekty, które są do końca gry. Tak więc zobaczmy, co to nam tutaj da. Przyjęcie tradycji zwiększa tempo rozszerzania się granic miasta i zapewnia plus 3 do kultury w stolicy. No dobrze. Przyjęcie wszystkich ustrojów. No a teraz nie wiem, czy lepiej wziąć robotnika, który zwiększy nam produkcję jedzonka, czy lepiej osadnika, który pozwoli nam założyć drugie miasto. Nie, lepiej będzie wziąć robotnika.
Po pierwsze, jak widzimy, robotnik nadal nie blokuje nam tutaj... Czyż powie Glina temu, co ją kształtuje, co robisz? Właśnie, czy Glina powie? To jest przenośnia. Czy lud mój zapyta się mnie, co robisz? Nie zapyta, ponieważ ja wiem lepiej, co mam robić. Dobra, idziemy do lasu. Do lasa, hej, wojacy, do lasa, bo tam wróg. Dobrze. Drzewo technologii. I cóż nam by się tutaj przydało? Kalendarz nam by się na pewno przydał, ponieważ umożliwia nam budowę plantacji, ale ważniejsze w tym momencie jest górnictwo. A może hodowla zwierząt, ponieważ będziemy mogli też pastwisko robić. Dodatkowo będą też konie odkryte. Hodowla zwierząt będzie ważniejsza. Dokładnie tak. Hodowla zwierząt będzie ważniejsza. Tutaj jak widzimy, robotnik nadal... Oho, Grecja! Witaj, skądkolwiek przybywasz. Jestem Aleksander, władca tych ziem. Poszukuję silnych przyjaciół lub wrogów godnych mego ostrza. Zastanawiam mnie, kim się dla mnie staniesz. No cóż, patrząc na to, że jest on z Grecji i mówiąc, że poszukuje wrogów godnych jego ostrza, to skojarzyłem sobie, że chce on ukazać swym wrogom grecką sztukę kochania. Tak, wiem, rakowe żarty powróciły, rakowe żarty muszą być. No dobrze, zobaczymy, kim zatem będziemy dla Aleksandra. Mam nadzieję, że no, nie będziemy wrogiem godnym jego ostrza, tak? Dobra, mamy tutaj jakichś lewackich barbarzyńców, którzy nie przyjmują do wiadomości tego, że są już przeszłością, ale odniesiemy tutaj niewielką porażkę. Mimo to jestem gotów zaatakować. Dlaczego? Ponieważ ja i tak będę chował się, ja i tak wycofuję się do lasu, jak widzimy. Dzięki czemu, jeżeli oni na mnie napadną, to i tak dostaną większe obrażenia. Tutaj ta jednostka, ten nasz robotnik, on, produkując się, on nadal... on nadal nie blokuje rozwoju tego miasta. Dobra, teraz musimy trochę wyluzować tutaj. A zaraz będziemy mogli... Oj. Dobrze. Mamy jednostkę i to będzie pierwsza kohorta piechoty. Po prostu pierwsza kohorta. Nie jestem pewien, czy kohorta pisze się przez... samo H, czy przez CH? To jest dobre pytanie. Jestem niby z wykształcenia historykiem i w ogóle, ale nie jestem tego pewien, wiecie? Mimo, że no, Imperium Rzymskie dało też podstawy naszej tutaj polskiej cywilizacji. Zapytacie, że co on gada? O, teraz jak sprawdziłem sobie, że kohorta to jest jednostka taktyczna armii rzymskiej licząca 3 manipuły, czyli 6 centurii. Czyli to będzie po prostu pierwsza centuria. Natychmiastowe leczenie. Atak. Będziemy siedzieć tutaj w tym lesie. Tak, teraz ktoś mógłby zapytać, że co ja pierdzielę, że Imperium Rzymskie dało początek naszej polskiej cywilizacji. Nie tyle dało początek, co wiele rzeczy jest u nas wziętych z cesarstwa. Chociażby to, że prawo nie działa wstecz, czyli jeżeli na przykład w tym momencie, powiedzmy, zdefraudujecie jakieś pieniążki, a dopiero za 2 lata zostanie to uznane za przestępstwo, to za 2 lata nie mogą was o to oskarżać, że to zrobiliście przed wejściem prawa, które to zakazywało. To właśnie wymyślili Rzymianie, że prawo nie działa wstecz. My oczywiście przyjmujemy tradycję. Kolejną rzeczą tutaj, którą weźmiemy, będzie honor. Będziemy taką rzymską konserwą wojskową. Ale tak, właśnie tutaj o tym, co mówiłem, tak właśnie działało prawo rzymskie, że prawo nie działało wstecz. Kolejna rzecz, którą odziedziczyliśmy po Rzymianach,
to to, że... używamy cyfr... Znaczy nie, no akurat... No cyfry rzymskie akurat też są przez nas używane nadal i to dosyć często do wielu różnych rzeczy, tak? Ile razy przecież widzimy różne jedynki, dwójki, przecież ile razy w grach na przykład, na okładkach, nawet na okładce samej cywilizacji, na wielkim ekranie startowym widzimy wielki napis Sid Meier's Civilization 5, rzymskie 5. Dokładnie tak. Poza tym nie wspominam już o tym, że Imperium było tutaj, no... było tutaj nie raz i nie dwa wzorem, do którego chciano wracać w przeszłości. Bizancjum chciało odbudować potęgę Imperium Rzymskiego. Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Nie zawiążę, ponieważ wół ten robi coś dobrego i dlatego nie będę wiązał mu pyska, aby mógł się też pożywić, aby go nie wykorzystywać, tylko aby była to uczciwa współpraca pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Dokładnie tak. Wybieramy kolejną technologię i kolejną technologią, którą sobie weźmiemy już na pewno, będzie górnictwo. Na pewno. Tutaj właśnie tak jak mówiłem, Imperium Rzymskie nie raz i nie dwa było taką rzeczą, do której chcieliśmy wracać, tak? To właśnie było to, do czego tak bardzo dążyło Bizancjum, żeby odbudować potęgę Rzymu. Do czego dążył chociażby Mussolini, chcąc odbudować potęgę Rzymu. Do czego dziś dąży Unia Europejska. Dziś mówi się, że mamy Pax Europea, czy jakoś tak, czyli pokój europejski. Tak się to nazywa. Mamy Pax Europa, pokój europejski, czyli kiedy wreszcie kraje europejskie nie wyrzynają się na potęgę co 10-15 lat. Ostatnim takim pokojem był Pax Romana, czyli pokój rzymski, kiedy wszystko było pod panowaniem Rzymu i był pokój. Jeden z przykładów. Jak widzicie, Imperium, ja oczywiście tych przykładów mógłbym wymieniać naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak? Mówi się... no, cała nasza struktura wojskowa, tak, jest wzięta z Imperium Rzymskiego, tak? Nawet nasz system rządów w Polsce, republika, czyli respublika, rzecz wspólna, wzięła się od Republiki Rzymskiej. Nie od demokracji ateńskiej, bo nie mamy w Polsce jako takiej demokracji. W Polsce mamy republikę, system przedstawicielski. Oczywiście, jakie są różnice, warto poczytać sobie na chociażby Wikipedii, chociaż ja oczywiście nie polecam tej Wikipedii jako rzetelnego źródła. To jest jako raczej taki wstęp, polecam podręczniki akademickie, żeby sobie poczytać. Ale tak jak mówię, Imperium było podstawą dla wielu naszych osiągnięć. Dobrze, chociażby tych, które dziś mamy w Polsce. Dobrze, plus 15 produkcji podczas budowy cudów oraz plus 1 do zadowolenia za każdych 10 mieszkańców miasta. To nam się przyda. To nam się przyda. Tu mamy utrzymanie garnizonów, nic nie kosztuje, a miasta, w których skoszarowano jednostki bojowe, otrzymują premię. Nie, na ten moment lepsza będzie tutaj arystokracja, która zwiększy mi to zadowolenie i tą produkcję zwiększy. No to następna tura, bo nie ma co czekać. Dobrze, Rzym się powiększył. My budujemy tutaj farmę. Gdzie powiększył się Rzym? Rzym powiększył się... no trochę error się powiększył, ale dobrze. Niech będzie tutaj, ponieważ tutaj mamy futra. A futra, jak wiemy, są towarem luksusowym. I dzięki któremu będę mógł sobie zwiększyć zadowolenie trochę, gdy tylko opracujemy łowiectwo. Więc... na razie niech tutaj ten, że... chociaż... na razie mamy... nie no, mamy tego zadowolenia trochę mało. To jest problem. Dobra. Dlatego wybieramy tutaj osadnika. Ci tutaj. Niech oni zajmą się tutaj na razie tymi końmi. Dlaczego? Ponieważ ja i tak nie mam łowiectwa. Potrzebuję co najmniej 15 tur, żeby to łowiectwo opracować. A w tym czasie... a któż to?
Ahmad al-Mansur, pobożny z Maroka. Pozdrowienia z Maroka, jestem Ahmad al-Mansur. Co mogę dla ciebie zrobić? Najpierw po pierwsze to ten pentagram możesz sobie skasować z tego swojego symbolu. Ale nie grałem jeszcze nigdy z tą cywilizacją. Pierwszy raz widzę tą cywilizację. Mam nadzieję, że nasze stosunki tutaj będą układać się dobrze. Ponieważ, no, nie chciałbym, żeby coś mi tutaj zrobiono krzywdę, tak? Dobra, nasze imperium już się troszkę nasze jednostki już się uleczyły, więc wypuszczamy je na kolejną tutaj misję. Ojojojojoj, tutaj widzę, że to kadzidło zajęli. Ojojoj, bardzo niedobrze. Więc futra, kamień. Tu trzeba będzie założyć miasto jakieś, portowe najlepiej. O, tutaj, tu będzie doskonałe miejsce. Tak, ponieważ tutaj mamy jedne ryby, drugie ryby, zwierzyna, futra, kamień, ta futra i o tak, tu jest miasto, tu jest miasto. Ja tu widzę miasto. Tak rzecze boski Oktawian August i tak ma być. Ja tak przeto rzekłem. Gdzieś założono Panteon. Panteon też będziemy musieli sobie za jakiś czas stworzyć, ale dopiero za jakiś czas, ponieważ Panteon prowadzi do stworzenia religii. Aha. Ja bym wolał zaatakować od tej strony. Atak! Pierwsza centurio, do boju, do boju! Ojojoj, widzę, że kończy nam się złoto trochę. To mnie niepokoi. Pokornie odziedziczą ziemię, lecz nie prawa do jej zasobów naturalnych. To jest racja. Ojojojojoj, to mi się nie podoba tutaj, że... spada nam ilość złota, jakie mamy. Dobrze, czy mogę zatem wynaleźć sobie jakąś technologię, która zwiększyła mi troszkę dopływ gotówki? Tu mamy budowę plantacji, ale teraz ta plantacja to już na nic mi się nie przyda. Zakład kamieniarski. Problem z tym, że on kosztuje, tak? Tu mamy Stonehenge. No i to Stonehenge dawałoby mi plus 5 do wiary i jednego inżyniera. To by było dobre, to by było dobre. Dlatego weźmiemy sobie kalendarz, ponieważ Stonehenge będzie generowało mi wiarę, która z kolei będzie przydatna do tego, aby... stworzyć religię. A religia jest rzeczą bardzo ważną w cywilizacji. Oczywiście wszystkie lewaki dzisiaj śmieją się, że o, co tam religia, to taki zabobon, niepostępowe, nienowoczesne i w ogóle. Ale nie wy lewaki. Religia jest potrzebna, ale dlaczego jest potrzebna? O tym opowiem wam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ta seria was tutaj zaciekawi. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już teraz na drugi odcinek z Cywilizacji Piątki z trzeciego sezonu, gdzie będziecie mogli prześledzić moje próby odbudowania Imperium Rzymskiego, kiedy to zasiadłem na tronie cesarza Oktawiana Augusta. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.